oni za chwilę w tej bramie się pojawią. Oni wyjadą do wielkiego finału. Już ruszył czas dwóch minut, zatem droga wolna. No i Kenneth Bier pojawia się na torze jako pierwszy. Duńczyk wybrał sobie pierwsze pole startowe. Po jego prawej ręce ustawi się Emil Sajfudinow w kasku niebieskim, w białym Andreas Jonsson. Jonsson wybierał trzeci, wziął białe. No nie miał innego wyjścia. Znaczy się Emil wziął drugi, bo on drugi wybierał, bo pierwsze już było zajęte. Jednak pokazał w biegu z krampem w półfinale, że z drugiego pola znakomity start zamknął Australijczyka. Tak samo może być i w tym biegu, że Emil wygra start, zamknie Kennetha Bierę, a Jarek po dłużej zrobi swoje, wyjedzie na prowadzenie, którego nie odda do mety. Wyższy czas, żeby czwartego wygrał Jarosław Hanta. A czemuż by nie? Czekamy. Jarek, zaciskamy kciuki. Precyzyjne przygotowanie. Kolejny jeszcze rzut oka. Jak tam koło jest zaparte na końcu tego otworu w ziemi. No i wielki finał. Bier, Sajfudinow, Jonsson, Hampel. Świetnie jedzie Jarek. No i co teraz zrobi? Dobra prędkość. Teraz pojedzie naokoło. Zaatakuje tam AJ-a. Czyżby AJ drugi? Do krawężnika! On jeszcze powtórzy taką piorunującą akcję! On jeszcze tego AJ-a nam tutaj przywiezie za plecami! Ach, wyjechał AJ do potu! Ale Jarek się nie poddaje! Jarek jeszcze go zaatakuje! Andreas Jonsson, on już tutaj triumfował w 2006 roku! Ale dzisiaj jest w poważnych opałach! On jeszcze będzie za chwilę w tarapatach! Hampel siedzi mu na kole! No i teraz nie może Jonsson popełnić najmniejszego błędu! Jak czujny, jak... twardy będzie tutaj Jarosław Hampel. Jedzie teraz śladem, gdzie wiedzie. Ach, troszeczkę chyba zabrakło pomysłu. Ale teraz jeszcze piorunujący atak Hampela na ostatnim wirażu. Duża! Szaleństwo! Hampel! Co zrobił na tym ostatnim wirażu? Szaleństwo przed telewizorami! No i smutne miny szwedzkich kibiców! No i Andreas Jonsson pognębiony! Ze spuszczoną głową wraca teraz! To mówiłem! Coś niesamowitego! Jarosław Hampel! Ja już tracę przez tego małego chłopaka głos, ale warto było wydobyć z siebie tyle ze swojego gardła, tyle siły. Jarosław Hampel zwycięża w drugim turnieju w swojej karierze. To co powiedziałeś, pora odczarować żółte pole. No i Hampel zrobił to w sposób niewiarygodny. To jest w tej chwili taki kozak, taki walczak, że no ręce same składają się do oklasków. Piękny sukces. To co mówiłem, znakomity pierwszy łuk. Napędzał się troszeczkę, nie zostawił mu Andreas miejsca, żeby wszedł pod niego na drugim łuku. Odczekał, zaatakował na ostatnim łuku, gdzie większość kibiców, powiedzmy, straciła już jakąkolwiek nadzieję, że coś w tym biegu będzie zmienione. Znakomity atak na kresce, pół koła przed Andreasem. No piękny bieg, piękny. Muszę to sprawdzić, przyznam ci się do czegoś, Zenon, że ten Jarosław tak mnie pochłonął, że ja nie wiem, kto w tym biegu przyjechał trzeci, ale zdaje się Kenneth Bier. Emil Sajfudinow jechał cały czas trzeci, też nie wiem dokładnie. Nie, wydaje mi się, że spadł na czwarte miejsce Emil, także już w tej chwili będzie widzieli wyniki. Tutaj, Kenneth Bier, rzeczywiście. W czym stopniu podium? Wtedy to była Kopenhaga, to był rok ubiegły, ale teraz wstaniemy.
Wielkie brawa od Zenka Plechazelek. No to skoro tak go dobrze nastroiłeś, to może też pobędziesz trochę. Nie wiem, musimy to zaraz uzgodnić. Może w Toruniu byś z Jarkiem trochę się pokręcił. Na pewno będę w Toruniu, na pewno będę przy wszystkich naszych reprezentantach, bo naprawdę, gdy grają Mazurka, inne samopoczucie wszystkich kibiców. Uważam, że należy nam się to i trzeba dopingować polskich zawodników. Jest to piękne.